Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska i mój kanał Magdalena Rutkowska. I proszę Państwa, dzisiaj nie gościmy u mnie w magicznym domu, a gościmy w magicznym domu profesora doktora Leszka Weresa. I bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie. Zaproszenie dzięki panu Bronisławowi Szydłowskiemu, który mnie skontaktował z panem Leszkiem Weresem. I proszę Państwa, pan Leszek zaraz też dużo powie o sobie, ale ja pana Leszka zawsze uwielbiałam jako guru, pozwolę sobie tak nazwać, polskiej astrologii. Co prawda pan Leszek Weres to ma troszeczkę inne nazewnictwo i zaraz o nim opowie, ale właśnie dzisiaj w programie z panem Leszkiem Weresem i z panem Bronisławem Szydłowskim będziemy mówili na temat, jak dalej będą się toczyły losy świata, losy nasze, dokąd zmierzają ludzie, jak będzie się zmieniała planeta, co nas czeka i ewentualnie co powinniśmy robić, żeby pozytywnie wzmocnić energię planety. I właśnie z tymi miłymi, przemiłymi, mądrymi panami dzisiaj będę rozmawiała. Więc pozwolę sobie najpierw powiedzieć dzień dobry panie profesorze, doktorze Leszku Weresie. Dzień dobry. Dzień na pewno jest dobry. Pomijając to, że dzień powoli mija, bo pan Tarei wszystko płynie i powoli przechodzimy nie tylko do popołudnia, ale zbliżamy się powoli do godzin mocno popołudniowych już. Tak. Takich poobiednich można by powiedzieć, gdyby był obiad, ale my pościmy ostatnio, żeby umysł lepiej pracował, bo to zawsze umysł na głodnego lepiej pracuje, a w tak dobrym towarzystwie umysły są wyostrzone odpowiednio, tak, że byle się tylko kamera nie zapchała. Miejmy nadzieję, że się nie zapcha, że nas wszystkich obejmie i tematy, które chcemy poruszyć, też obejmie. I oczywiście witam serdecznie pana Bronisława Szydłowskiego. Państwo już znacie pana Bronisława z wywiadu na moim kanale. W przygotowaniu, zaraz po wywiadzie z panem Leszkiem, będziemy się też umawiać na już takie u mnie w studio rozmowy z panem Bronisławem, ale dzisiaj właśnie będziemy razem rozmawiać. Witam panie Bronisławie. Dzień dobry państwu, rodacy Polacy. Zastanówcie się nad sobą i nad swoim życiem. Tak, zaraz będziemy się razem wspólnie zastanawiać. A więc, drodzy panowie, jak widzicie to wszystko i co się dzieje na świecie? Właśnie teraz, co się dzieje w Polsce, dokąd ludzie, dokąd świat zmierza? I może najpierw poprosimy pana Leszka, żeby coś na ten temat powiedział. Tak, szczególnie, że temat taki prosty, łatwy, jak to wszystko wygląda. Nie można patrzeć na wszystko, trzeba jednak wziąć i czasami przypatrzeć się poszczególnym atomom, z których składa się to wszystko. A to wszystko nie jest do objęcia, szczególnie w takim narodzie, chciałbym podkreślić, jak Polska, który zawsze sobie chadza własnymi drogami historycznie i płacił za to często bardzo krwawą cenę, a bałagan, który teraz zaczął panować mniej więcej od iluś stuleci zresztą w Polsce, nic dziwnego, że przynosi czy wnosi wiele nowych pytań, co z nami rzeczywiście być może w sensie cząstki społeczności międzynarodowej, a ja bym wolał powiedzieć globalnej czy nawet kosmicznej, bo coraz bardziej wygląda, że usiłujemy zjednoczyć się z kosmosem i nawiązać kontakty z tymi, którzy zdaje się dużo więcej od nas wiedzą i dużo szybciej się poruszają, tylko nie chcą do końca się ujawnić, ja nie mówię do końca, bo w ogóle nie chcą się na razie ujawnić, stąd nasze rozmowy są, zawsze noszą walor hipotetyczności sporej, jako gdyż nie mamy żadnych tu pewników naukowych, ale z tą nauką to radziłbym uważać, ponieważ czasami studentom przypominam coś, jedną z tych moich ulubionych maksym, które sobie zapisują po tym, że warto pamiętać, że większość praw
naukowych, praw nauki, rodzi się jako herezje, zupełnie nie do przyjęcia i niezrozumiałe, a potem umierają jako przesądy, zupełnie już przez te społeczeństwa odrzucane, które się niewiele zmieniły, bo może to podkreślę jeszcze mocno, że człowiek się zmienia, ale ludzkość pozostaje taka sama, w tym samym miejscu, aczkolwiek pchamy się, ale ku czemu? Tego tak naprawdę nikt nie wie, może jedno tylko Bóg, gdyby nam zechciał to powiedzieć. A problem polega na tym, że Bóg zazwyczaj milczy, a historycznie jak się odzywał, to zwykle karał nas takimi drobiazgami, wprawdzie jak potopem, bo w końcu jednak nie wszystkich, bo kolega Noe, czyli nie mówimy towarzysz Noe, ale kolega Noe jednak o czarnych oczach, czyli jakby był już z Anuaki, jakby był z pokolenia tego zupełnie nowego po pewnych przemianach genetycznych, którym ta nowa ludzkość, która się wykuwała powoli, powinna komu dawać świadectwo swojego istnienia. My na razie istniemy i gnieciemy się coraz bardziej na planecie pod tytułem Ziemia. Coraz nam mniej tej planety na owe 7. Czy nie uważacie, że właściwie Ziemia to jest jeden wielkie cmentarzysko na razie 10 miliardów osób, do których już w ciągu najbliższych 100 lat dołączy kolejne 7 czy 8 miliardów, bo tyle nas jest, ponieważ jest to los, który czeka nie tylko każdego z nas, ale i całą ludzkość. No wymieniamy się, ileś razy się wymieniliśmy już w pokoleniach, w epokach i co się tak bardzo zmieniło? Wciąż pojedynczy człowiek zaraz po urodzeniu ma problemy, bo musi sobie coś possać. Najlepiej jednak mleko mamy, prawda? Nie jakieś sztuczne odżywki. Poza tym powinien się racjonalnie odżywiać, z tym jest coraz trudniej. Wymyślają niektórzy, że mogą żyć, a to niektórzy bez mięsa, niektórzy mówią, że bez snu, ale większość żyje bez rozumu i to jest najbardziej bolesne. Że tak powiem, dla tych, którzy próbują jednak myśleć, a postaci sporo było w rozwoju cywilizacji na planecie Ziemia, tych, którzy jednak potrafili prowadzić ludzkość ku nowym szlakiem. Ostatnio nagrałem parę programów filmowych pokazujących zupełnie z nowej strony Leonardo da Vinci, jego malarstwo. Jakże niewiele ludzi wie, że w obrazie Ostatnia Wieczerza jest zapisana muzyka, która została odkodowana, że w lustrzanym odbiciu, kiedy nałożyć na siebie czy obraz Zwiastowanie, czy w jaskini, czy kilka innych, pokazują się nam wyraźnie szaraki. To nie jest mój pomysł, to wyraźnie wychodzi na zrobionych przez fachowców zdjęciach, czy próbie nakładania na siebie tego lustrzanego odbicia, które Leonardo da Vinci, nie wiadomo skąd tą wiedzę otrzymywało, czy od nich, czy od kogo innego. A z tymi innymi to jest bardzo ciekawie i nic dziwnego, że czasami na moich wykładach, jak zaczynałem o 9 rano na szkole zajęcia, to seminarium trwało do obiadu. Po obiedzie był kurs, który trwał do kolacji. Po kolacji ci, co byli na 72, nikt nie był na tylu, ale tyle szkół było dwutygodniowych, tygodniowych, czy nawet trzydniowych, odbywały się wieczory ezoteryczne, ale zawsze na szkole był jeszcze Hyde Park,
polegające na tym, że pytania stawiano mi do rana, do śniadania, a jakże często, pomijając, że po godzinie 22 często, mając projektor filmowy, puszczałem dziesiątki dla lepiej wyedukowanych osób filmów, tych oscarowych najczęściej, i ludzie wiedzą, że z 50 najsłynniejszych filmów prawie, czy z 500 tego słynnego nagrania, 500 filmów, to pierwsza setka, to właściwie prawie wszystkie na szkołach zdołałem pokazać. A potem były ogniska, gdzie okazywało się, że mój repertuar z gitarą, prawda, wystarczał na ogniska do samego śniadania, a moje audycje radiowe w programach nocnych zaczynających się w Łodzi, w Poznaniu, w Gdańsku i w Nowym Jorku, zaczynające się wieczorem 21, 22, trwały zazwyczaj na żywo prowadzone, łącznie z rozmowami, które sobie zawsze ceniłem, trwały do godziny pierwszej, a czasami do drugiej w nocy. Dlatego jakże nie rozumiem, jak ludzie, którym wydaje się, że mnie choć trochę znają, mogą powiedzieć, że zajmowałem się tylko sobą, kiedy nie miałem czasu zajmować się sobą, gdyż jako pilot kilkudziesięciu grup zagranicznych spotykałem tych reprezentantów, którzy po północy potrafili do mnie przychodzić i chcieli dyskutować nawet na tematy wielce intymne, mówiąc: profesorze albo Lechu, przecież ty chyba rozumiesz też nawet erotyzm kobiecy, całe to pole olbrzymie, jak są ludzie, którzy na ten temat nie wykrztusili, przeżywszy 40 lat. I znam takich, nie tylko zdania, ale słowa nawet na ten temat tak ważny dla ludzkości. Ile jest ważnych tematów dla ludzi. Bronek jest specjalistą od pewnych wynaturzeń ludzkości. Całe szczęście, że możemy z pewnością całym powiedzieć, że całe szczęście te wynaturzenia nigdy całej ludzkości nie dotyczyły, bo gdzie byśmy doszli, tylko nie niektórych osobników. Ku zdumieniu oglądałem wczoraj kolejny raz film o pierwszym seryjnym zbrodniarzu Stanów Zjednoczonych, który podczas wystawy światowej w Chicago w 1890 początku tam roku uśmiercił co najmniej setkę osób. Podobno został powieszony, ale w grobie nie znaleziono ciało, pomimo że było zacementowane, bo tak sobie życzył, na głębokości 3 metrów. Zdradzam pewne informacje niekoniecznie znane szeregu ludziom. Do dzisiaj nie wiemy, dlaczego ten człowiek, studiujący i skończywszy medycynę, zabijał w swoim hotelu podczas tej wystawy tak wielu ludzi. Ale rozumiem jakże dobrze wypowiedź w Hermana von Brauna, tego SS-mana, szczerze powiedziawszy, hitlerowca, który wraz z 1500 innymi niemieckimi naukowcami znalazł się na terenie Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych, bo drugą część przejęli Rosjanie. A proszę pamiętać, że Rosjanie wyprzedzali i do dzisiaj wyprzedzają, w myśli kosmicznej przynajmniej, wyprzedzają Stany Zjednoczone. Jak ktoś myśli, że żartuje sobie, to ja przypominam, że pozornie wyścig i zimna wojna w kosmosie to była bajeczka dla dzieci, ponieważ te mocarstwa zawsze współpracowały ze sobą, nie informując o tym świata, że szczerze powiedziawszy, pierwsze rakiety amerykańskie to by właściwie było V2, tylko brakowało tam znaku hitlerowskich na korpusach tych rakiet. A von Braun powiedział, bo przeżył wylot i dolot do Księżyca, powiedział na pytanie, jak to się stało, że zrobiliśmy tak wielki skok od
pierwszego dnia kosmosu, właściwie ten dzień upamiętniony został przez urodziny obecnego tu Bronka, bowiem był to 4 października 1957 roku, kiedy wystartował pierwszy Sputnik, a wylądowaliśmy na Księżycu 21, pamiętamy wszyscy, lipca 1969 roku. Armstrong, Aldrin, jeden lew zodiakalny, a drugi wodnik zodiakalny, opozycja, dlatego tak dobrze się dogadywali, a trzeci był Michael Collins, jeżeli ktoś już zapomniał, to chcę powiedzieć, że ja też coś nieco wiem i nie tylko się znam, jak niektórzy mówią, na astrologii, ja nie używam tego nazwy, dlatego że astrologia oznacza per astra, per asperat, astram, od cierni do gwiazd, a przecież gwiazdami my się na razie za bardzo nie zajmujemy, tylko cyklami planet, które wszystko Pantarei, wszystko jest w ciągłym. I tu był ten mój wywiad w przekroju, który ktoś z was odłożył, jeżeli można prosić, to pierwsze zdanie tego najlepszego chyba od przez kilkadziesiąt lat wywiadu na temat astrologii, ostatni numer przekroju, który się ukazał jeszcze w Krakowie, potem przeniesiony do Warszawy. Astrolog nie przepowiada przyszłości i nie wyznacza jej, tylko interpretuje profesjonalny kosmogram urodzeniowy, który jest zapisem dynamicznego i probabilistycznego, zmieniającego się według znanych nam reguł układu planet w momencie urodzin. I o tym zawsze mówię i powtarzam, że astrologia moja została przemianowana na kosmobiologię, a potem przez Homo Zodiacus, czyli literackie archetypy, co najmniej setki pisarzy, tego nikt na świecie nie zrobił, kilkusetek postaci i wielu tysięcy cytatów. Dlatego Homo Zodiacus można polecić jako nieustającą domową lekturę właściwie każdemu myślącemu człowiekowi, ponieważ nie dzielę ludzi na głupich i mądrych z tej przyczyny, że z mądrego można zrobić głupiego bardzo szybko. W drugą stronę idzie to znacznie wolniej. Ale dzielę ludzi i powtarzam to z mocą olbrzymią mojego umysłu. Ludzi na dzielę na tych, którzy mają otwartą architekturę umysłu i zamkniętą architekturę umysłu, którzy potrafią powiedzieć: mój syn nie chodził do szkoły, nie umiał czytać i pisać, to jeszcze chłopi z początków XX wieku także często mawiali do swoich dzieci, to ty też nie musisz, prawda, i ja nie potrafię. Ale są ludzie, którzy zawsze chcieli wiedzieć, wiedzieli. Powiedzieliśmy sobie o wspaniałym umyśle, trzeba by zacząć od najstarszych, od właściwie ludzi, o których tak niewiele wiemy, sprzed potopu jeszcze, a może sprzed Adama i Ewy, czego tematu na razie nie ruszamy, ale ludzi typu Sokrates, a to jest mądrość już filozoficzna, ale na przykład Archimedes, kto z państwa wie, że pierwsze promienie śmierci to były te lustra Archimedesa, z tarcz miedzianych wybijane, które Flotes Rakos zniszczyły palącymi promieniami słońca, mnożonymi poprzez tarcze, prawda? A potem dopiero jakże wiele lat później, a to były projekty właśnie naszego wspaniałego malarza, prawda? Wymieniłem go przed chwilą, kogo? Którego malarza wymieniałem? Michał... Michelangelo, Michał Anioł. No nie, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, który projektował łodzie podwodne, helikoptery
i samoloty, a nawet rakiety. Ale pamiętacie, powiedziałem, by tak kończyć powoli swoje krótkie, wstępne taką wypowiedź, że Rosjanie przebijali Amerykanów. Przypominam pracę Ciołkowskiego, Konstantyna Ciołkowskiego, prowincjonalnego nauczyciela matematyki w Rosji, który w 1903 roku opublikował o balistycznych rakietach, dzięki którym będziemy badali kosmos. Aby przeskoczyć od razu do bardziej współczesności, to przypominam, że poza owym wielkim malarzem i poza Einsteinem mieliśmy jeszcze jednego wielkiego człowieka, który miał dostać Nagrodę Nobla, a zrobiono z niego idiotę ciężkiego, nienormalnego, a opublikował na początku XX wieku artykuł Rozmowa z planetami. Myślę oczywiście o tym, który wymyślił prąd, nie wymyślił, bo ten prąd zmienny był zawsze, ale wybudował wieżę, ale niestety kłótnie między wielkimi wtedy ludźmi spowodowały, że tę wieżę zniszczono. Chodzi nam o kogo? Tesla. Proszę? Tesla. Mikołaja Tesle, który wymienił te promienie śmierci, ale on przewidział tyle wynalazków, któremu skrzynie z 80 skrzyń, co najmniej 20 dokumentów rozkradzono. Dzisiaj wiemy, że jednak władze wojskowe typu późniejszego CIA i FBI interesowało się jego planami owych helikopterów z tymi dwoma śmigłami bocznymi. Interesowało się, aczkolwiek prawdopodobnie promienie śmierci kupił na pewno, ale nie wykorzystał Związek Radziecki, a dzisiaj prawdopodobnie ma to również Iran, który przejął olbrzymie, wiemy, tak, dzisiaj wiadomo, że w powietrzu latają, jak się nazywają te takie drony. Przejął te olbrzymie drony amerykańskie, Irańczycy przejęli. Niebezpieczeństwo dzisiaj dla świata to są przede wszystkim pnące do przodu i przejmujący po kolei wszystko. Chińczycy to jest Iran na drugim miejscu, na trzecim miejscu. Chcecie powiedzieć, ja jestem specjalistą od właściwie teorii gier, od teorii stosunków międzynarodowych i doktorat napisany jako książka tu na półeczce jest bardzo ciężki do przeglądnięcia, nawet nie do czytania, na MIT u profesora Nasza. Jeszcze chodziłem na niego i chodziłem do niego na zajęcia. Moi drodzy, to jest nie do normalnie dla ludzi, nie do złapania prawie teoria gier matematyczna, która właśnie pokazuje, jak działać racjonalnie, żeby cokolwiek. O tak wygląda mój doktorat. Niestety większość ludzi nie jest w stanie przebrnąć przez Homo Zodiacus, tak, przez Mandalę Życia jedno czy dwutomową, bo to jest kompendium wiedzy. Ale skoczyliśmy do Tesli, by kończyć powoli. I do dzisiaj wiele jego wynalazków, tak jak owego słynnego malarza, nie doczekało się jeszcze realizacji lub realizacja po 500 latach. I wracamy zupełnie do tego 69 roku. Norman Ford Brown zapytany, jak mogliśmy wyprzedzić Rosjan i pierwsi wylądowaliśmy na Księżycu, wypowiadając to jedno zdanie, mały krok człowieka, a wielki ludzkości. Odpowiedział von Braun, zdanie, które powinno być kilka słów znanych każdemu dziecku w przedszkolu, a niestety mało się wie. Von Braun powiedział, bo oni nam pomogli, a ci oni to są właśnie oni, z którymi rozmawiał Putin, Obama, przywódcy radzieccy, amerykańscy razem spotkali się ze sobą,
rozmawiali wielokrotnie i układali, mając taki układ, że można porywać ludzi. To są Dulce, pada Arletta w Stanach Zjednoczonych, te podziemne bazy, 7 pięter, gdzie się robi straszliwe eksperymenty z ludnością. I von Braun powiedział, oni nam pomogli i z nimi oni zawsze odwiedzali naszą planetę. My nigdy nie byliśmy sami. Oni zawsze byli z nami, a myśmy nie mieli odwagi, by te sprawy badać. Coraz więcej na ten temat i coraz rozsądniej zaczyna się mówić. I można by zakończyć to wszystko powiedzeniem, czy ludzkość jest wieczna? To jest pytanie, nie. Przecież mamy ślady, coraz więcej ich, że istniały, życie istniało od bardzo dawna, a czy przyniesione jest z panspermą, kierowaną w prawdopodobnie nasiona, które wytrzymały w kosmosie, w rakietach, wiemy o tym, i przyniesione na Ziemię, odżywiały nadal, czyli życie prawdopodobnie przyleciało do nas na asteroidach, a może w ogonach komet i rozprzestrzeniło się na Ziemi. Ale czy tylko na Ziemi? A może znaleziona woda na Marsie pokazuje, że przed zniszczeniem części powierzchni Marsa, prawda, tam też istniało bujne życie, a coraz więcej pokazuje, jest śladów, że na Ziemi istniały ślady zeszklenia piasku, a więc wybuchu atomowego sprzed 1000 lat. Nie ruszam tego tematu. Mam co najmniej 500 filmów o starożytnych kosmitów, z czego gdyby wyrzucić nawet 300 czy 400, zostaje jeszcze 100. Tak samo jak z komitetu Wspaniała Dwunastka, Majestic 12, 600, tak? Co z tego, że odrzucili, że oszukane raporty na temat UFO, ale setka czy ileś została zupełnie niewyjaśniona do dzisiaj. Wiemy, że świat jest dużo ciekawszy niż myślimy i że twórca, jeden z najlepszych psychologów, powiedział w swoim czasie, człowiek odrzucany jeszcze dzisiaj nowocześnie, ponieważ mój homo zodiacus to jest kosmoekologia kultury, a badanie teleradiestezyjne zdrowia zaoferuje to państwo. Poza Edgardem Cayce'im tego nikt dzisiaj na świecie chyba nie robi. Robił to Cayce, który zmarł w 1945 roku, a jego syna na kongresie, tam jak byłem z dziećmi małymi u baby Wangi w Bułgarii, rozmawiałem przez kilka nocy, więc opowiedział mi o Atlantydzie rzeczy, których nie do dzisiaj nie zostały ujawnione. A ja chciałem odszukać bibliotekę atlantycką i wiem, gdzie jest u stóp Sfinksa, i jak byłem u stóp Sfinksa z wahadłem, przegonił mnie Hawass, ten główny, jak państwo wiecie, kto to jest Hawass, główny specjalista od starożytnych Egiptu, przegonił mnie, Japończyku z aparaturą przegonił, nie można było badać, a to wszystko jest dużo starsze, dużo więcej. Ja byłem w Ciczinicy, w Palenkę, w Teotihuacanie, w tych meksykańskich miejscowościach, gdzie są te wspaniałe setki czy tysiące piramid. Oni nam pomogli, pomagają, ale czy tylko pomagają, czy chcą nas przyjąć? Tego nasze pokolenie też jeszcze nie rozstrzygnie, ale powiedziałem, chcę tym zdaniem zakończyć jednego z najwybitniejszych twórców nowoczesnych prądów filozoficznych, Francuza zresztą, który powiedział, człowiek może być czymś więcej niż jest, niech więc będzie czymś więcej. Więc nie ustawajmy w trudzie
odkrywania, weryfikowania, bo powiedziałem, prawdy naukowe rodzą się jako herezje, umierają jako przesądy. I dlatego miejmy umysł otwarty. W każdej bajce czy mitologii tkwi ziarno prawdy. Starajmy się je wyłuskiwać. I teraz i na tyle, na ile potrafimy, możemy i chcemy. I teraz zapraszam Państwa do dalszych komentarzy. Spotkaliśmy się w tym grodzie po raz pierwszy, aczkolwiek Bronka miałem okazję już i Józka poznać. Jakże miło, że możemy porozmawiać sobie na każdy temat w języku Lincolna na przykład, i to zupełnie swobodnie. Jest nas dzisiaj szóstka, sześć to jest panna, to jest praca, szósty sektor kosmogramu, praca, panna to jest Alicja w Krainie Czarów z moimi świetnymi cytatami. Dokąd mam iść? Zapytała Alicja Marcowego Zajęca. A to zależy, dokąd chcesz dojść, odpowiedział. Jakież to piękne. To najważniejszy przepis w księdze, powiedziała Alicja. To jedne z niektóre z moich nieśmiertelnych cytatów. Nie, oburzyła się Alicja. Jeżeli to najważniejszy przepis, to dlaczego nie ma numeru jeden? No bo to jest panna przecież. Zrozumiałe, dlaczego nie ma numeru jeden. Pozwolę sobie. Panna to będzie zawsze praca ciężka i niemożność zrobienia samemu. I gdybym miał teraz koło zwykłe zodiaku, to bym powiedział, że po pannie jest waga, gdzie jest drugi ktoś, ktoś pomaga, bo waga to będzie partnerstwo, małżeństwo i siódmy sektor. Przypomniał wam Tuwina, pannę, który tak ładnie pisze, jak to dziadek zasadził rzepkę i dziadek ciągnie za rzepkę, babka za dziadka, wnuczek za babkę, mruczek za, tak, mruczek za wnuczka i marudzenie. Józek, dlaczego cię nie ma? Najważniejsze zdania, ty uciekasz od wiedzy. I najważniejsze zdanie, marudzenie, śmieszne panny. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Tak. Przepiękne. A jego lokomotywa, w którym opisuje w każdym wagonie, co było i choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i choćby nie wiem jak się natężał, to nie pociągnie. Taki to ciężar. Nagle jak widzisz, para ruch i much. Widzicie, ile można z takich prostych wierszyków wyciągnąć rzeczy, ale do tego trzeba sięgnąć po mój nieśmiertelny, robiący rewolucję astrologiczną Homo Zodiacus i najcenniejsze przekształcenie całej mitologii, pracę Heraklesa ustawiono zodiakalnie, cudowny esej Zodiak Małego Księcia dla każdego z was, bowiem podróż na pierwsze planety, pierwsze sześć planet, to jest podróż przez pierwsze sześć faz zodiakalnego rozwoju. I jeszcze mandala hipnozy, mandala, a zodiak tańczącego z wilkami, film i książka, jak porucznik Dunbar przechodzi przez wszystkie 12 znaków. Te teksty są tak samo jak Zodiak Małego Księcia, po polsku i po angielsku, tylko trzeba włożyć pewien wysiłek, żeby zrozumieć zupełnie nowe patrzenie, które ja proponuję na dziedzinę wiedzą, którą nazwałem kosmologia kultury, a moje teleradiestezyjne badanie, jak Casey, dzisiaj tu Państwu zaproponuję, waszego stanu zdrowia nazwałem niebiańską partyturą zdrowia. Przepiękna nazwa. I tak, i nazwa i pozwolę... przepiękna. I kosmoekologia kultury, to czym się zajmuje, nie astrologia, kosmoekologia, przepiękna kultury. A teraz proponuję wrócić na nasz
ziemski temat. Padł i wrócić ziemski. Na tematy te, które nas interesują, ale i tak profesor Wolfstrand powiedział mi kiedyś w audycji telewizyjnej: Leszek, pamiętaj, że jesteśmy zbudowani z tego samego materiału jak gwiazdy, jak wszystkie gwiazdy. I możemy wszystko. Nie zapomnij o tym. I dlatego też prawdopodobnie musimy wszystko, tylko musimy wiedzieć, co to wszystko ma oznaczać. A więc czego chcemy najbardziej. Tak. Nie wiem, dlaczego Józka nie ma już jeden panie, nasz panie, środka, tak, panie, opuściła nas, ale wróci z wróci. Powrotem panie na Leszku, nasze łamie. Dziękuję bardzo tyle. Czyli mam nadzieję, że to zostało nagrane. Zostało wszystko. Nagrane, panie Leszku, będziemy jeszcze dalej nagrywać. A tylko chciałbym w związku z tym pokazać do kamery Homo Zodiacus. Tylko, żeby powiedzieć, po co moglibyście sięgnąć. Mam tu jeszcze książkę Olgi Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, do której pisałem recenzję bardzo cenioną, ale nie przez nią samą, chociaż czytała, ponieważ nie mam adresu do Olgi Tokarczuk. Jakby ktoś znał, to proszę pomóc. Oto jest Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, mój doktorat, bardzo skomplikowana praca. Teraz w pokojowej misji, gdzie z Państwa zapoznam przez minutę z króciutkim tekstem, gdzie generał dęga 200 Polaków w Międzynarodowej Komisji Kontroli i na 30 stronę, proszę. A jednak o mnie pisał. Ostatnie, piąte wydanie Mandali Życia z Rafałem Prinkę, kompendium całej wiedzy astrologicznej. I Homo Zodiacus, panie Homo Zodiacus, literackie archetypy Zodiaku. I drugi tom, bardzo trudny, tu jest Mandala Hipnozy Powstania Warszawskiego, Mandala Władzy, moja niesamowita, oraz Mandala Kwinkunksów. To są teksty, które jeszcze czekają na swoje odkrycie. To jest Nieznany świat astrologii i kosmobiologii, tom drugi, bo pierwszy to jest tom tu leżący, leży niebieski taki. To jest tom, pierwszy chciałbym do kamery pokazać tylko, prawda? Tom myślę, pierwszy, że jest widoczne. Tom drugi widoczny, Homo Zodiacus i Mandala Życia i parę fantastycznych tekstów, które chciałbyście Państwo jako esaje w zbitce mogli przeczytać też i niekoniecznie sięgając po książki. Obiecałem, że zajmę Państwu minutę tym, dwie rzeczy. Uwaga, proszę sobie wyobrażać, znalazłem się nagle, ja pacyfista w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie i na stronie 369 tej książki generał Dęka dziękuje mi i koledze Rusochowiczowi. Dwa nazwiska tylko Polaków cywili, niewojskowych są wymienione za pracę kulturalną przez cały okres pobytu do momentu prawie zdobycia Saigony. Uwaga! Późnym popołudniem wystartowaliśmy do Saigonu. Tym razem tak przez okno obserwować zachód słońca, niesamowity widok, wspaniały. Kiedy w dole pojawiły się, minutę mi to zajmie, pojawiły się światła Saigonu, nie skojarzyliśmy ich z kresem podróży. Nastąpił moment ogólnego zdumienia, więc to już zaległa cisza, w której nagle uderzyły dźwięki gitary. Marsz pierwszego korpusu grał sympatyczny brodacz, młody pracownik naukowy z Poznania, nasz tłumacz kolega Weres. Wycelował świetnie, rozładował w miły sposób stan nerwowego napięcia, którego zmęczeni długą podróżą i natłokiem wrażeń nie mogliśmy już opanować.
I tak było przez cały, zajmowałem się polską delegacją nawet tam. A Agata napisze, że ja zajmowałem się sobą. Ja nigdy nie miałem czasu zajmowania się sobą, bo musiałem zajmować się grupami ludzi. Pozwolę sobie troszeczkę przerwać, bo... Ja skończyłem. Tak, cieszę się bardzo. Nie trzeba przerywać, bo ja skończyłem. Ja w ogóle z panem Leszkiem można by było na temat historii jego życia bardzo dużo porozmawiać. Ja tylko powiem już w kilku minutach, bo w kilku słowach, dlatego że tematów do przerobienia dzisiaj mamy dużo. Państwo są bardzo ciekawi, co czeka nas, jak to wygląda z punktu widzenia horoskopu planet, jak to wygląda poprzez jasnowidzenie. Czeka nas przyszłość, bo przeszłość już była. Tak, zgadza się. Zgadza się, natomiast kiedyś jeszcze pozwolę sobie tutaj do pana Leszka przyjechać i porozmawiać. Nie raz, dziękuję bardzo. Porozmawiać na temat jego spotkań z niesamowitymi osobami. Myślę, że mam nadzieję, że mogę wymienić, że też było dane panu Leszkowi poznać Gagarina. Było dane poznać zatrzymać córkę. Kolumnę odważnie. Nie wiedziałem, czego ryzykowałem ze względu na różnych oficjeli, którzy byli z lekka zaskoczeni, na co pozwolił sobie na Śląsku zatrzymać kolumny samochodów. O tym pozwolimy sobie porozmawiać w kolejnym programie, jaki będzie. Natomiast teraz oddaję głos panu Bronisławowi. Jaki jest pana spojrzenie na to, co się dzieje na świecie, na to, co się dzieje wśród ludzkości. My również mówiliśmy o przeludnieniu przed wywiadem, przez chwilę takie dwa słowa zamieniliśmy na temat też przeludnienia planety i dokąd ludzie, dokąd świat zmierza. Jak pan to widzi, panie Bronisławie? Wszystko jest, panie Leszku, nagrane. Przepraszam, panie Bronisławie, jeszcze wejdę. Możesz to wykorzystać. Tak, pan Leszek Werys daje zgodę do wykorzystania na moim kanale. Tak. Oczywiście wykorzystam to, państwo będziecie mogli oglądać właśnie, myślę, że nie jeden odcinek z panem Leszkiem i z panem Bronisławem, aczkolwiek wszystkiego na jeden raz nie zdążymy nagrać, więc panie Leszku, proszę się nie martwić, jest nagrywane, pozwolę sobie to powiedzieć do pana Leszka, bo niecodziennie pan Leszek, można powiedzieć, w domu z kamerą się spotyka, bo to, że z kamerą doświadczenia to bardzo duże przez całe życie i z radiem, to już słyszeliśmy, natomiast to też dlatego tutaj wytłumaczyłam. Z kanałami mam mniejsze doświadczenie, a szukam nawet faktu, osiłuję od wielu miesięcy złapać z redakcji, żeby znaleźć, ponieważ oni na ostatniej stronie w fakcie kiedyś udostępnili mapę nie kanałów, tylko tuneli kopanymi pod Polskę, wyśmiewano to ciągle i do dzisiaj wyśmiewają, a ja potrzebuję, żeby teleradiostacja zobaczyć, jaka sytuacja jest. Postaramy się to zdobyć. To są kanały, które z 70-tych lat są przekopane w Kalifornii i w Stanach, a w Rosji, w Związku Radzieckim jeszcze wcześniej, a u nas pozwoliły podsłuchiwać rozmowy z ambasady radzieckiej w środkowej Polsce, czy na Śląsku, z czeskiej, rosyjskiej, radzieckiej ambasady w Pradze. Ale to jest jeszcze melodia przyszłości. Chcę to odkryć, jak te są tunele kopane. I do tego wrócimy, może uda się zdobyć te mapy. Natomiast oddaję głos panu Bronisławowi. Panie Bronisławie, proszę powiedzieć, jak pan to widzi, jak pan czuje. Może to państwu... Dobry wieczór, szanowni państwo, szanowni Polacy i zagraniczni również, którzy mnie teraz w tej chwili będziecie słuchać, raczycie słuchać. Ja się nigdy niczym nie chwaliłem i nie chwalę. Jeżeli cośkolwiek ktoś mnie prosił o jakąś pomoc, bo wielu ludziom pomocy udzielam, to nigdy nie mówię, że zrobię, tylko spróbuję. Ludzie, trochę skromności i mniej bufonady i kabotynizmu. Niech się każdy nad sobą zastanowi. Co robi? Dokąd idziesz, panie? To powiedziałem po polsku, można to przetłumaczyć na łacinę. Ale niech się każdy na tym. Aby podkreślić doniosłość umysłu mojego kolegi Leszka Weresa, pokażę książkę Teoria Gier. To jest książka napisana przez wybitnego człowieka Leszka Weresa dla ludzi, nie dla wszystkich. Tylko ci, którzy posiadają wyobraźnię, umieją widzieć do przodu, czego jest tym współczesnym politykom brak. To są ludzie tacy, politycy, ograniczeni, bez wyobraźni. Na to dokumenty dnia dzisiejszego wskazują.
Oni o wszystkim wiedzą, ale na niczym się nie znają. Teoria gier. Coś na ten temat też wiem. Teoria gier na czym się opiera? Opiera się na tym, że musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy wszyscy na planecie Ziemi graczami. I co z tej naszej osobistej gry wyniknie, to się musimy nad tym zastanowić. A my się w większości nie zastanawiamy. Tylko to nie są gry w kasynie, w Monte Carlo. To jest matematyczna teoria gier opierająca się na jednym głównie stwierdzeniu, na teorii, co mi w 10 sekund zajmie, żebyście Państwo to zrozumieli, czego niewielu ludzi w Polsce rozumie, jeżeli nie studiowali tych zagadnień. Teoria gier, podstawowa jej zasada jest teoria minimaksu. Maksymalizacja minimalnych wygranych z minimalizacją maksymalnych przegranych, równocześnie obliczanie tego wszystkiego. Dziękuję. Powiedziałem, będzie 15 sekund. No to więc może ja to wytłumaczę, bo może nie wszyscy rozumieją. Minimalna gra potęguje się w maksimum gry, zależy jak się ją ukierunkuje. A my nie umiemy się sami określić właściwie w większości społeczeństwa. To jest bardzo przykre i my sobie wyznaczyliśmy tragiczny los na tej planecie. I teraz powiem taką maksimę, która przez głowę mi kiedyś przeszła. Przeżywamy dramaty, popełniając błędy w swoim życiu. I my kroczymy po tych błędach bez przerwy, je powielając. Nie zastanawiamy się nad skutkami i przyczynami. A są przyczyny, nie ma przypadków, są przyczyny, są skutki. Jest łańcuch zdarzeń, czyli ciągłość działania. Tu w tej teorii gier to jest napisane. Dziękuję. Dobrze, to teraz tak, porozmawiamy, przechodzimy do meritum sprawy, żeby nam tutaj telewidzowie nie zarzucili, że mieliśmy mówić, dokąd świat zmierza i co nas czeka w najbliższym czasie. I właśnie chciałabym się zapytać, jak pan, panie Bronisławie, dalej widzi to, co się dzieje na świecie. I tutaj bym chciała może ukierunkować, bo wielowątkowość tego wszystkiego jest ogromna i moglibyśmy pewnie przez 2 tygodnie tutaj siedzieć i rozmawiać, ale kwestia teraz, tak? Teraz tego, co się dzieje. Kwestia koronawirusa. Kwestia tego, że mamy ograniczone troszeczkę swobody, tak? Niektórzy powiedzą w Polsce przez koronawirusa, inni powiedzą przez polityków. Więc jak gdyby wielowątkowość tego jest, tak? Kwestia jak gdyby wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jak pan to wszystko widzi? Jak to będzie na nas wpływało? Czy ja cały czas mam nadzieję i w to wierzę i w to również, to jak gdyby również afirmuję i pracuję nad tym. Będziemy mieli czas, panie Leszku, żeby to przeczytać. Panie Leszku, nagrywa się teraz, bo słuchamy mnie, przepraszam. Pana widać w kamerze. Więc zaraz podamy wszystko, co trzeba. Przepraszam, bo jest bardzo, bardzo, bardzo uroczo. I teraz tak, ja wierzę w to i chcę pozytywnie odbierać świat, tak? Bo mam nadzieję, mam takie wrażenie, że zmieniamy się, świat nabiera przyspieszenia i oczywiście możemy mówić o złych rzeczach i pewnie o nich będziemy mówić, ale ja jeszcze wierzę, że coś dobrego może na tym świecie być. Ja wierzę w to, że jeszcze możemy być szczęśliwi, radośni, bez tych masek chodzić i cieszyć się życiem. Jak panowie do tego podchodzicie? Proszę państwa, przeżyłem znaczną drogę życia. Bardzo znaczną i ciężką, trudną. My nawzajem, może świadomie, może nieświadomie, albo na temat jakiejś złości demonicznej, bo są dwie siły na planecie Ziemi i nie tylko, bo one są i w makrokosmosie i mikrokosmosie. Siła Jung i Yang. Siła dobra i siła zła. I teraz, jeżeli by to ująć wektorowo, bo są wektory skalary, według skalaru można to ująć, energię zła, która jest skalarystycznie większa od energii dobrej. Gdyby się teraz na siebie nałożyć te dwa skalary, to daleko, daleko energia zła wyprzedza tą dobrą energię. I są poważne zakłócenia, jest asymetria energii na planecie Ziemi, którą ludzie stworzyli. Nikt inny, tylko myśmy stworzyli. Dlaczego asymetria? Wszędzie podkreślam i wielu ludziom się to nie podoba, szczególnie ideologom jakimś tak zwanym, już nie wymienię kogo, skrzywionych, bo cezorowo się to robi.
3/4 ludzi, co najmniej 3/4 ludzi na ziemi jest kompletnie niepotrzebna. Liczy się ilość, a nie jakość, proszę Państwa. To nie jest sztuka. Ktoś się chwali, że ma 10 dzieci. Ja mu od razu pokazuję kółko na głowie. Zastanów się, człowieku, dokąd ty idziesz, czego zmierzasz. Dam prosty przykład. Tu, z Warszawy, bo ja w Warszawie mieszkam. Spotykam człowieka i mówi do mnie, moja żona zawsze w ciąży. A czy ty tego chciałeś? Nie, tak jakoś wyszło. No to znaczy, że ty, pajacu, nie myślisz. Ty myślisz odwrotną częścią ciała tu, a nie tu. Zacznijmy myśleć tu, a nie tu. Będzie inaczej. Nie może być czegoś, musi być symetria. Nie ma tej symetrii. Dzisiaj ja obserwuję zachowanie ludzi z komórkami. Jakieś, ja nie wiem jak to nazwać, show, to za mało show. Jakieś demoniczna siła. W uszach słuchawki, przed oczami komórka. Ja kiedyś jednemu panu mówię, człowieku, czy ty się zastanowiłeś, co ty robisz ze sobą? Te słuchawki w uszach atakują twoje neurony. Ty za kilka lat będziesz kaleką. I dziś te młodzi ludzie w swoim szaleństwie, bezmyślności, nie wiem, czy dożyją 60 lat nawet. Do tego doprowadzi. Niech brak wyobraźni ludziom jest. A w tej książce właśnie teoria gier napisane jest wyraźnie. Matematycznie, ja to przejrzałem. Wiem, bo ja też mam techniczne wykształcenie, trochę o matematyce mam pojęcie. Trzeba myśleć realistycznie, a nie pozytywnie. Pozytyw to jest ten czas, proszę Państwa, według mnie, gdy się myśli, co mi dolega i ja kombinuję nad tym, jak z tego wyjść. Żyd mówi tak, jak się wyrzucają drzwiami, to wejdzie oknem. A my tak, jak nam dadzą kopa w drzwi, to lecimy w ciemną, głupią przestrzeń, bez myśli, jak stado baranów. Czyli generalnie, Panie Bronisławie, powinniśmy bardziej myśleć, po prostu myśleć nad tym, co robimy, nad tym, dokąd też ten świat zmierza, tak? Też tak jak gdyby nad rozwojem i z jednej strony rozwojem tych techniki, która nam wiele rzeczy ułatwia, a z drugiej strony zabiera zdrowie, tak możemy powiedzieć. Tożsamość nam zabiera, ta technika zabiera tożsamość człowieka. Bo nawet można powiedzieć, kiedyś, przepraszam, że się wtrącę, kiedyś by niektórzy byli uzależnieni od alkoholu, od nikotyny, natomiast teraz, w dzisiejszych czasach, też jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Ale od telefonów i od seksu, które jest opętanie. Seks jest opętańczą siłą po to, żeby człowieka zniewolić. Nawet w Piśmie Świętym, że Ewę skusił wąż w postaci szatana. Aczkolwiek pozwolę sobie przerwać, bo tak jakby, żeby nie było tak, że my mówimy, że nie lubimy, że seks jest B i w ogóle. Koniecznie. Kwestia jakby... Ale to jest, proszę Państwa, tylko dodatek do życia, a nie cel życia. Tak, czyli tak zrozumcie, jakby ludzie. Są wartości wyższe, ale też jeżeli jest seks w zgodzie z drugą osobą, jak najbardziej, tak, jest to też piękne, bo na przykład uważam, że seks jest nam dany również od Pana Boga, żeby się zjednoczyć z drugą osobą, żeby być dopełnieniem, tak, czyimś, więc też nie chciałabym, oczywiście szanuję Pana pogląd, ale też bym nie chciała, żeby to zabrzmiało, że seks jest zły, no tak? Proszę to nagrać, to co wszystko powiem, się nagrywa. Jedno zdania. Seks jest, kochani, niezależnie co Bronek mówi, jest siłą sprawczą. Bez seksu nie byłoby życia, nie byłoby nas. To jest prawda. Co chodzi? Proszę Państwa, to nie znaczy, że seks, może ktoś źle zrozumie. Tak, dlatego chciałam wytłumaczyć. Bo ja wytłumaczę, seks jest dodatkiem do uzupełnienia osobowości każdego z nas. Ale nie jest celem. Podstawą siłą motoryczną, a ja nie używam słowa seks, zastępuję to ładnym słowem erotyzm. Nie, tantryczny erotyzm. Jak to nie? A ja wolę używać słowo tantryczny erotyzm. Dużo ładniej się to słyszy. I kobietą, i mężczyzną. No może to, niż seks. To ja nie mam nic przeciwko temu. Ja też nie byłem święty, ale seks ja nie traktowałem przedmiotowo, tylko podmiotowo. Jako łącznik psychiczny z płcią odmienną. Kobieta jest też człowiekiem, tylko o innej strukturze anatomicznej. I patrzmy na kobietę jak na człowieka, a nie jak na przedmiot pożądania. O, no i to jest piękne. Bo nieraz i to jest piękne. Przepraszam za wyrażenie, obleśny ślini się i głupi i traci głowę wobec kobiet. Wypowiadasz ryzykowne stwierdzenia, kobieta jest też człowiekiem, ale niech ci będzie. No, prosta sprawa, szanowni Państwo.
Państwa, widzicie, że jest bardzo poważnie, jest bardzo też rozrywkowo. Ale proszę Państwa, bo oprócz tego, że rozmawiamy te poważne tematy, bardzo dobrze, że jest trochę w tym wszystkim humoru, bo nieraz z problemów trzeba się śmiać, przekazuję dalej głos. Dlaczego, jeżeli pani Rutkowska powiedziała, że trzeba się śmiać, dlaczego Niemców było bardziej po tych faszystów, bandytów, zbrodniarzy osłabiać śmiechem? Wehrmacht był bardzo demoralizowany tymi właśnie pismami, które Armia Krajowa kolportowała i wysyłała na fronty. Śmiechem można człowieka, słowem można człowieka uzdrowić i słowem można człowieka zniszczyć. Prosta sprawa. I jeżeli doprowadzi ktoś, ja popełniałem samobójstwa kilkakrotnie, bo mi to życie nie pasowało. I po dzień dzisiejszy mi nie pasuje. Bo ja naprzeciw ze swoim myśleniem z wieloma ludźmi się nie mieszczę, bo oni są, co to już powiedzieć, ograniczeni jesteśmy. Mamy tak bardzo wąską percepcję. O, a drugi ma taką. Prosta sprawa. Nie można ludzi ciągnąć pod jednym sznurek. Kiedyś byłem na takim filmie Pasoliniego Ludzie i kaprale. Grał w tym filmie bardzo wybitny aktor Toto, pseudonim Toto, komik. I tam było wyraźnie pokazanie, co się robi, jak się ludzi traktuje jak śrubkę. Człowiek nie jest jakimś częścią maszyny, którą można w normach wypisać. Jak odcisk ucha każdego człowieka jest. Kryminalistyka się dzisiaj nie posługuje liniami papilarnymi, tylko odciskiem ucha, które jest niepowtarzalne. No to bardzo ciekawe. Niepowtarzalny. Nie można. Wszystko, co żyje, rośliny, nawet takie małe kwiatki, jakieś inne, każdy z nich jest niepowtarzalny. Nie ma takich. Nie ma i nie będzie nigdy. Mogą być tylko osobniki pewne, w pewnym zakresie amplitudy drgania, bo to jest wszystko oparte na drganiach falowych, podobny, ale nigdzie by nie będzie taki sam. Nigdy. I szanujmy też naszą indywidualność, można powiedzieć. Każdego trzeba szanować indywidualność. Nie można jakiejś ideologii w komuś ściskać na siłę. I tutaj, przepraszam, powiem o ostatniej aborcji, co tak tyle szumu było i tyle zakażeń wirusem, bo ludzie wykorzystali, bo ktoś, manipulanci, wykorzystali, którzy się pchają do koryta i wykorzystali to. Podle, plugawie. Nie można narzucać siły woli, co kobieta ma ze sobą zrobić. Tylko niechaj ludzie będą bardziej młodzi, uświadomieni, jak się podchodzi do tego tak zwanego seksu. Jeżeli dzisiaj 13-letnie dziewczynki w zachodzie w ciąży i 15-letni chłopaki są ojcami, to jest coś grubo, grubo nie w porządku. I natura zrobiła wielki błąd. Bo człowiek dorasta płciowo o wiele szybciej za tym umysł psychicznie. A u zwierząt jest odwrotnie. Zwierzęta szybciej psychicznie dorastają, a później płciowo. Dlaczego ludzie mają tak zdeformowane? Bo to są moce szatańskie. Poprzez seks człowiek jest bardziej zniewolony. Ja pracowałem tu i ówdzie i wiem dokładnie, że bardzo duże przewaga przestępstw kryminalnych była na tle seksu. Nawet wojna trojańska też się o kobietę zaczęła. Z powodu seksu. Więc ludzie, opanujmy się. A dziś wprowadza się nawet, usiłują pewne warstwy ludzi, żałosnych polityków, nie wiadomo czego chcą, żeby uczyć 4-letnie dzieci masturbacji. Ja zdrętwiałem ze strachu. Mało mnie szlak nie trafił. Kto taki głupi jest? Ja myślę, że generalnie temat seksu też zrobimy jako oddzielny odcinek, bo temat rzeka, ale to już pan chyba Leszek chciał wtrącić, tak? Panie Leszku? Ja chciałem poprosić o dodatkowe 3 minuty, żeby zrobić państwu niespodziankę. Ale najpierw powiem jedno zdanie, a potem powiem jedno zdanie. A bo chciałem skomentować, bo powiedział coś pan Dybronek bardzo ładnie na temat śmiechu, to chciałbym poprosić o 3 minuty i zrobić wam niespodziankę i sobie, niesamowitą idance, która mnie zna, ale za moment, a najpierw chciałem powiedzieć, co wy się czepiacie, że chcę, Pan Bóg stworzył człowieka tak dawno, więc nic dziwnego, że popełnił tyle błędów.
O, no i pięknie. I bardzo pięknie. Pięć punktów dla pana. Bo teraz tak, ja bym chciała mimo wszystko powrócić do tematu przewodniego, pozwolę sobie powiedzieć. Ty pozwolę sobie nawet, panie Leszku, bo... Przewodnia to była partia, proszę nie mylić. To naczelni, ale też można powiedzieć, naczelni też byli wcześniej. Mało tego, w konstytucję się wpisali. W konstytucję. Chciałabym się zapytać, najpierw pozwolę sobie zapytać pana Leszka Weresa, jak pan to widzi poprzez układ planet, na przykład kwestia koronawirusa, tego, że jesteśmy, można powiedzieć, przez to ograniczani. Jakie są układy planet i czy coś dobrego planety są nam w stanie powiedzieć, interpretacja układów planet na pocieszenie, że może to się kiedyś zmieni, że może będzie lepiej, może będziemy mogli wyjść na dwór i się śmiać i cieszyć życiem. Przykro mi, w tej dziedzinie odpowiadam jak Departament Stanu in United States, in Washington DC. No comments. Yes, okay. Alright. A pan. Ale mam komentarz do czegoś innego. Jak pozwolicie mi, dajcie mi 5 minut, jeszcze nie przypuszczam. Damy. Dostaniecie coś, co nie byłem. Zezwalamy. Danusiu, bardzo proszę o coś, co nie używałem 20 lat już. Bardzo proszę o gitarę. O, proszę państwa. Na 5 minut, ponieważ chcę państwu przyznać fantastyczne 5 minut, super nagranie i proszę o dodatkowe apanaże. Nie wiem, co zrobię, nie grałem 20 lat. Mogę przejść dołem? Dobrze, ja może panią przepuszczę, proszę bardzo. Siadajcie, bo to będzie... Tak, bo pani przejdzie. Najpierw wchodzi Bronkowi, który nie wiem, co będzie, nie miałem. Danka, wiesz, nie grałem na gitarze tyle... Ja tylko opowiem, proszę państwa, gdybym miała jakikolwiek scenariusz, gdybym chciała być tutaj prowadzącą, to ci panowie mi nie dają, ale mam nadzieję, że wszystko się państwu podoba. Czy my mamy zrozumieć, że astrologia nam nie wytłumaczy? Dobronka. Nie wiem, a tego to 20 więcej lat nie śpiewałem. Wiesz ty co, mój kochany, wiesz ty co? Śmiej się, śmiej, choćby nie wiem, jak ci szło. Czy masz więcej, czy masz mniej, ty się całe życie śmiej. Śmiech to zdrowie, zapamiętaj sobie to. W sercu zawsze miej pogodę, miej rozpromienioną twarz. Nie udało się we środę, to przed sobą czwartek, piątek, masz sobotę i tak dalej. Wiesz ty co, mój kochany Bronuś, i ty wiesz właśnie co, śmiech, ho, ho. Proszę o brawa. Brawo! Gdzie Danka jest, za co Danki nie ma? Tatuta wyszła na chwilę do kuchni. No to szkoda, ja jeszcze tylko powiem, słyszała, cały czas słyszała. Ja jeszcze tylko państwu wytłumaczę, bo cały czas jest program nagrywany. Ja może wezmę... To mi jeszcze podam, tak, jedno i drugie. Dobrze. I proszę państwa, to jest właśnie nagrywane. Nie będzie to kasowane, tylko w pełnym wymiarze, tak jak jest nagrane. I tutaj niesamowicie różnego rodzaju proszę niespodzianki. Państwa. I zaraz jeszcze, panie Leszku, pozwolę sobie komentarz swój powiedzieć. No tutaj pan Józef, którego nie widać, byśmy ciekawi, co astrologia na temat koronawirusa i tego, co się dzieje na świecie. Ale na razie o astrologii nic. Ale za to mieliśmy piękną piosenkę na temat śmiechu, więc mam nadzieję, że śmiechem koronawirusa gdzieś tam rozmyjemy, ale mam nadzieję, że astrologicznie też się czegoś dowiemy. Ale pan proszę Leszek o 5 chciał... minut dla mnie, tak, dwie rzeczy, 5 minut. Które nie były nigdzie publikowane, nie ten proszę z was, tym ja może przekażę... ostatnio przyznaję, że wolę, uważajcie, saską kawę
z nutą brandy. Ale teraz chcę Państwu przeczytać z okazji 60. urodzin dla Leszka Weresa, Leszka, zresztą z nutą pochlebstwa i z nutą wieszczą. Kto podpisał 18 maja w moje urodziny, nie wiem, czy mam mówić coś, to nazwisko, wspaniała Dorota Stalińska, mówi moja nam nazwisko. Siostra kosmiczna, w 60-lecie, posłuchajcie, co napisała. Chcę wam dwa teksty, jeden poważniejszy to, a potem taki weselszy. Wszystko nam zajmie kilka minut. Lat 60 po tym świecie chodzi Weres, Boże Dziecię, obdarzony wiedzą boską, ludzkie losy śledzi z troską. Wie, gdzie klęska, gdzie zwycięstwo, dar to wielki, dar przekleństwo, bo któż nie chce swego losu poznać wcześniej, nim się stanie, więc do Leszka, do Weresa milion ludzi ma pytanie. Pracę zmienić czy nie zmienić? Dom już sprzedać czy za rok? Żona dobra czy niedobra? Lepszy dzień czy lepszy mrok? Co z tą kasą, którą mamy? Co z tą kasą, której brak? Czy kłopoty naszą karmą? Czy bogactwo dla nas smak? Dla nas smak. I nasz Weres ukochany, który serce ma gołębia, pyłem gwiezdnym pomazany w kosmos, z miarką się zagłębia, mierzy, ściga, myśli, liczy i uchyla tajemnicy. Życia naszych krętych ścieżek nie wierzycie, a ja wierzę, bo i mi wywieszczył wiele. Zatem, drodzy przyjaciele, niechaj każdy z nas zawoła. Za Weresa wznosim toast. Coś go tu brakuje, może trzeba będzie pomyśleć. Wyjątkowo. Pomyślcie, jest was tyle mózgów, by w tym życiu poplątanym znalazł własne kosmogramy i by z nich wyczytać mógł własne szczęście. Tak mi, tak mu dopomóż Bóg. Dorota Stalińska, 18 maj 1900-2005 rok. Ale to wszystko w wersji uproszczonej. I chcę wam przekazać jeszcze na sam koniec 10 przykazań człowieka szczęśliwego, bo pewnie nie znacie. Pierwsze. Człowiek rodzi się zmęczony. Żyje, aby odpocząć. Dwa. Kochaj swe łóżko jak siebie samego. 3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy. 4. Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu. 5. Praca jest męcząca. 6. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał 2 dni wolnego. 7. Jeśli zrobienie czegoś sprawia ci trudność, pozwól zrobić to innym. 8. Nadmiar odpoczynku nigdy nie doprowadził nikogo do śmierci. 9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj, aż ci przejdzie. 10. Praca uszlachetnia lenistwo, uszczęśliwia. Nie dziwcie się Państwo, że mogłem zrobić rekord Guinnessa, 72 szkoły po kilkanaście godzin zajęć codziennie i ludzie wciąż przychodzili i nadal przychodzą do nawet dnia tu dzisiejszego na wspominają. Moje zajęcia, bo zawsze myślałem o innych. Tyle mojego udziału w dzisiejszym super spotkaniu w bardzo ważny dzień, ponieważ inni próbowali ten dzień naśladować bardziej lub mniej nieudocznie, zdobywali jakiś pałac zimowy, a potem 70 lat tłamsili naród, a ja po prostu miałem słowo wstępne, przeczytałem wspaniały wiersz
Doroty Stalińskiej i 10 przykazań człowieka szczęśliwego i to mój udział w dniu niesłychanie ważnym 7 listopada. Rewolucji dalszej w moim wykonaniu nie będzie. Powiedziałem, co wiedziałem i co już przekazałem. Dziękuję wam bardzo. A ja chcę Leszka Weresa jeszcze zapytać, czy on swoich studentów uczył tego na pamięć jako zadanie domowe, tych 10 przykazań. Ci, co do mnie przychodzą, to już dostali z mlekiem matki. Aha. Rozwijałem to. A ja od siebie powiem, może to ironicznie będzie wyglądało, ale niech się każdy Polak tego nauczy, to będzie bardzo dla niego wielką refleksją. Dziękuję. Państwa. Tak, bo tego już nie czytam, bo to jest poważny tekst nad tobą. Tak, desyderatem. Ja to mam też. Tak, proszę Państwa, chciałam z Panami porozmawiać na temat tego, co nas czeka. Może jeszcze raz zadam pytanie, może mi odpowiedzą. Co dalej z koronawirusem? Będziemy zdrowi? Będziemy bez masek chodzić, czy nie będziemy? Odpowiem Ci, co dalej z koronawirusem? Powiem Ci. Wirus koronę straci, ale wirusem pozostanie. Amen. Panie Bronisławie? Jeżeli chodzi, kolega, szanowny kolega, zawsze Ci dziękuję, powiedział trafnie, a ja to dodam od siebie. Nie będę powiedział, że uzupełniam, bo jestem za głupi w stosunku do niego. Może i tak powiem, niechaj tak będzie. Koronawirus przycichnie, ale wybuchnął natomiast choroby, które są dzisiaj zaniedbywane na tle koronawirusa. Dziś korona jest prima persona, a sekunda persona, choroby nowotworowe, cukrzyca, układu krążenia, choroby typu upośledzenia kostno-mięśniowego są zaniedbane i będą ludzie umierali. Więcej tych ludzi będzie na to umierało, jak na koronawirusa. A że my na koronawirusa chorujemy dzisiaj, to musimy zawdzięczyć pewnej grupie polityków, którzy, nie, tak jak już powiedziałem, to są ludzie, którzy nie mają pojęcia o niczym, nie mają wyobrażenia. Wyprowadzili ludzi w Polsce na ulicę wielka zbrodnia. Gdyby to ode mnie zależało, to by wszystkich do kryminału posadzono. To jest zamach przeciwko substancji państwowej. To jest tak groźne, okropnie. I nie będę wymieniał nazwiska tych ludzi, bo wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Nawet chodzi też o prezydenta Warszawy. Nazwisko jego znacie. Dlaczego kończysz tylko na prezydencie Warszawy? Ale nie, to jest tylko jeden z wielu. Bo to musiałbym wielką czarną, księgę napisać i tutaj tydzień siedzieć na tym stołku i wymieniać tych wszystkich pajaców po kolei, którzy to tak zrobili. Tak nazwę, niech mnie zamykają, niech mnie zabiją, mnie na tym nie zależy. Bo wam nic, na nic innego nie zostało, tylko bezmyślnie się mścić, bo nie macie żadnego programu naprawy państwa polskiego, tylko bez przerwy nogi podkładacie. I mamy tego skutki dzisiejsze i coraz więcej będzie ludzi na koronawirus chorowało. Zapamiętajcie, zastanówcie się nad sobą. Nie wasze jakieś partykularne zapędy, tylko trzeźwość. Jak ja zacząłem chodzić do szkoły przed wojną, znaczy nie, w tym czasie, to mnie uczono patriotyzmu. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? W co ty wierzysz? Polskie wierzę. A dziś co się uczy to młodzież? Ksiądz Skarga powiedział, takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży wychowanie. Tragedia. Tragedia, co z tych ludzi będzie. Ja kiedyś idę ulicą na placu Tysiąclecia w Ursusie i 2-letnie dziecko stoi w wózku, siedzi w wózku i patrzy w komórkę. Rany boskie, co wy robicie? Zapamiętajcie się. Społeczeństwa świata, szczególnie Polacy, nie dorośli do postępu technicznego. Jesteśmy daleko do tyłu. Rozwój ludzkości jest postępem geometrycznym, a infrastruktura jest postępem algebraicznym.
Za mało szkół, za mało żłobków. Dlaczego? Bo ludzi się za dużo rodzi. Opamiętajmy się. Owszem, zwierzęta się rozmnażają, ale to jest uregulowane. A my bezmyślnie. Coraz więcej baranów, a mało ludzi rozsądnych. Liczy się jakość, proszę Państwa, a nie ilość. Żołnierz Legii Cudzoziemskiej, jest taka formacja we Francji, tak jest wyszkolony, że on potrafi robić za 10 żołnierzy francuskich liniowych. Dlaczego tego nie ma? Dlaczego my tak nie pomyślimy, żeby było młodych ludzi, mądrych, a nie chmara bałwanów. Przepraszam, że tak mówię, bo tak rzeczywiście to wygląda. Tragedia. Opanujmy się. I nie wykorzystujmy teraz, wykorzystali ustawę o przerywaniu ciąży. Ja się z tym nie zgadzam. To jest zbyt zawężone, bo się komuś tak podoba. Ideologia się do wszystkiego dopisuje. Do życia, do natury, prawa natury i prawa boskich nigdy nie należy dopisywać żadnych ogłupiałych, tępych, ideologicznych powiastek. Bo prawa natury i prawa boskie są jedne. Jeżeli praw boskich nie szanujesz, to i praw natury. I odwrotnie to samo. Nauczmy się szanować planetę Ziemię, bo to jest nasz dom. A co byśmy z niej robili? Zdewastowaliśmy, zniszczyliśmy. Ja się w górach wychowałem i chodziłem po górach i widziałem, jakie okrutne śmietniska my robimy. Bezmyślność, tempota, głupota, chamskie zachowanie. Dużo narcyzów, dużo kabotynów, a mało ludzi myślących. Więc miejmy nadzieję, że coraz bardziej będziemy myślącymi, rozwijającymi się i też ilość zamieniali na jakość. I teraz przepraszam jeszcze. Tak powinno być. Tylko ludzie już zaczęli te ekologiczne już o wiele za późno. Ja dokładnie przewidziałem. Tak, zaraz skończymy. Przewidziałem i wiem, co zrobią, co się zrobi. Kiedyś sam do siebie mówię, że w 2030 roku zacznie się kataklizm. Planeta Ziemia jest przeciążona. Coraz większe pojazdy po tej Ziemi jeżdżą. Jest amplituda drgań. A Ziemia jest tylko tworem, jest planetą. 40 tysięcy kilometrów ma w obwodzie. Jest lekko spłaszczona kula ziemska. Nie kula ziemska taka jak kula. Spłaszczona jest. Jest obciążona. I kiedyś to wszystko pęknie. Wszystko jest do czasu. Ja mam techniczne wykształcenie. Robiliśmy obliczenie na różne nieraz, na wytrzymałości węzłów i tak dalej. Nie będę tego tłumaczył. Kto skończył Politechnikę, to wie, o co chodzi. Wszystko jest obliczone na wytrzymałość i planeta Ziemia też jest stworzona na wytrzymałość. A myśmy to już wszystko przeciążyli. I jeszcze coraz bardziej ją będziemy przeciążać. Zabiera się ogromne połacie lasów. Piękne lasy deszczowe. Co się dzisiaj z nich robi? Plemię indiańskie, które obroniło się, bo zabierano im osobowość. Jeżeli się tworzy jakąś ideologię, czy to religię jakąś inną, to nie należy niszczyć tradycji ludzi, plemion, które tysiące lat na nich budowały. Ja kiedyś oglądałem film z rezerwatu z Dakota i ten przewodniczący tego szczepu, po angielsku mówimy. Powiedział. Południowej Dakoty czy północnej Dakoty? Jestem dobry. Północnej Dakoty, tam jest rezerwa. Bo jest Dakota południowa i północna. I powiedział wyraźnie. Religia pseudokatolicka, ideologia nam zabrała tradycję, oderwała nas od naszych korzeni. Nie w ten sposób. Prusów wymordowano dlatego tylko, że nie chcieli przejść na katolicyzm. Jak się morduje w imię Boga, jedni krzyczą Allah Akbar, a drugi w imię Boga, no to coś tutaj nie w porządku. Coś tutaj nie w porządku. Pomyliliśmy się. Dokąd idziesz, Panie? Po łacinie się to inaczej. Quo vadis domino. I miejmy nadzieję, że... Zastanówmy się. Już za późno. Tragedię Ziemi nie wstrzymacie. Spowolnijcie tylko. W 2030 roku. Tak jak powiedzieli naukowcy, nie tylko z NASA, ale i Polscy to samo powiedzieli. Klimatolodzy i wiele innych specjalistów, geofizycy, matematycy, już obliczono to matematycznie, obliczono. Są specjalne wykresy częstotliwości.
prosta sinusoida. Jeżeli ktoś uczył trygonometrii, to wie, co to jest sinusoida. Że to jest obwód zamknięty. I my w takim obwodzie zamkniętym jesteśmy. On się kiedyś otworzy, ale tragicznie się otworzy. Jaka planeta ocaleje? Jakie cele ocaleją? Pytamy. Australia i tamte tereny, które teraz przylegają, Pacyfik. Dlaczego Australia? Bo tam jak wystąpiłem w telewizji u pani Rutkowskiej, to jedna pani z Australii do mnie zatelefonowała. I ja się pytam, jak tam u was jest z koronawirusem? Proszę pana, nie ma. Nie ma. Bo dlaczego? Ta planeta, bo to jest kontynent. Jeden z siódmych kontynentów. A propos siódemki zaraz coś powiem. Leży tu, na dole. I cała Polinezja tam. Jest zupełnie w innym kręgu energetycznym. Zupełnie w innym kręgu energetycznym. Każdy kontynent ma swoją krąg energetyczny, który się charakteryzuje spiralą. Spiralą zwrotną albo spiralą odwrotną. Ale to musiałbym kiedy indziej tłumaczyć. Tak, to na spokojnie o tym porozmawiamy. Ja to kiedyś indziej wytłumaczę wszystko. I tam tylko te tereny ocalają. I w 2030 roku zacznie się zagłada ludzkości, nie planety. Ludzkości. Bo to musi wreszcie kiedyś pęknąć. Jeżeli wrzut się zrobić jakiś na człowieku, to idzie się do chirurga, się przecina, albo on sam samorzutnie pęknie. I samorzutnie pęknie ziemia, bo jest przeciążona. Przez nas wszystkich. Myśmy to zapracowali. To będzie trwało 3 lata. W jednych częściach planety będą części ziemi tektoniczne. Na czym to polega tekto? Rozstępująca się ziemia. Ja to miałem taką wizję. I widziałem, że ludzie nie zdążą uciec, będą wpadali w te przepaści. Tak będzie. Proszę Państwa, ja nikogo nie straszę, tylko mówię to, co widziałem. I to już wiele, Józef kochany, ci ktoś, wielu ludzi, jak ja 15 lat temu powiedziałem, to się śmiali ze mnie, że to, ja jestem chory umysłowo. A dzisiaj mówię, skąd się to wiedział? Ja sam nie wiem. Nie wiem i wiedział nie będę. Bo proszę Państwa, kiedyś myślałem nad tym, skąd ja to wszystko mam? Przyszła postać, obudziła mnie, stanęła nade mną, nie myśl. Nad tym, bo ci wszystko wymarzymy. To znaczy, że ktoś z kosmosu, jak to kolega szanowny powiedział, my jesteśmy wszechświatem. Włączeni jesteśmy, jako człowiek to jest tylko makrocząstką, nie mikrocząstką, tylko makrocząstką. Jeżeli ktoś coś wie, co to jest mikro, makro, to niech sobie poczyta trochę z matematyki, niech się zacznie interesować naukami, które tkwią w nas. A nie wyglądać przez okno, nie bawić się w dulszczyznę, albo w infantylizm, albo w trywialność. A dziś tak się żyje. Prostacko, trywialnie, infantylnie. Po dulszczyźnie. Moralność pani Dulskiej, kto nie był, to niech sobie pójdzie. Ja, jak mieszkałem we Wrocławiu, poszedłem do teatru imieniem Gabrieli Zapolski, tam było pokazane. Wypisz, wymaluj. Jeżeli nie wiesz, kim jesteś, to tak stań kiedyś rano, jak się obudzisz i spojrzyj w lustro i zapytaj się sam siebie, kim ja jestem. Dostaniesz odpowiedź. Popatrz sobie sam w oczy. Mamy 7 czakramów. Czerwony czakram, pierwszy, odpowiada za to wszystko, za te wszystkie świństwa, którym człowiek jest obdarzony. Tu jest najwięcej zła się tu mieści. I te czakramy można wyprostować. Można je oczyścić, można je otworzyć i zamknąć. Czakrami się otwiera w ten czas, likwidując złą energię. Zamknąć się w ten czas, kiedy się dojdzie do prostej energii. To można zrobić, ja to robię. Wiele ludzi się do mnie po to zwracało. To jest gruczoły energetyczny. I o tym jeszcze porozmawiamy, panie Bronisławie, w oddzielnym odcinku. To oddzielny, ale jeszcze to, coś na koniec chciał pan Leszek dodać. Tak, bardzo krótko. Proszę bardzo. Czy to będzie porządkowane jako nagranie, czy będzie można wstawić, ktoś będzie obrabiał to? Nie, to będzie tak jak generalnie, tak jakby było na żywo. Ale to nie może zupełnie iść tak na żywo, no coś z tym trochę uporządkować, troszeczkę. Nie, jak reżyser jest potrzebny zawsze. Ja wiem, panie Leszku, ja rozumiem całkowicie. To jest materiał. To jest materiał, co mamy. Wspaniały. Tak, tylko jakby główny temat nam się, panie Leszku, bardzo gdzieś tam zszedł na bok. I tak jak gdyby panowie żyliście
swoimi tematami. Więc jak gdyby nie ma możliwości wycięcia tego, bo wtedy jest jako jedna spójność. Tak jak program na żywo. Ale można ustawić kolejność czy coś, ja mówię. Nie ma takiej możliwości. Ja wiem, to ja starałam się wyreżyserować i zadawać panom pytania adekwatnie do tematu, który mieliśmy dzisiaj robić. Natomiast tu jest, można powiedzieć, wszystko. I o życiu, i o planecie, i o historii, i o seksie. Więc tak to wygląda. To ja podsumuję, bardzo krótko, nie przeszkadzajcie mi. A teraz podsumowanie tej wspaniałej dyskusji. Uwaga numer jeden. Bardzo ładnie będzie. Na tym wyjdzie zwycięsko Bronek. Pierwsza rzecz. Dopiero jak wymyślono jednego Boga, to ludzie zaczęli się zabijać w jego imieniu. 10 punktów, telewizor i kredki dla mnie. Pierwsza uwaga. Druga uwaga, tak samo ważna. W Georgii jest ów wielka płyta kamienna, w której jest napisane 10 nowych przykazań ludzkości. I jest powiedziane, że trzeba ograniczyć liczbę ludzkości do 500 milionów, a jest już 7 miliardów ponad to. I w jaki sposób to zrobić? Wybić, zastrzelić, zagłodzić czy co? To jest druga uwaga, którą trzeba będzie w jaki sposób my, czy Bóg, czy ktoś inny zdecyduje ile, ale trzeba będzie jeszcze rozwiązać. Następna, trzecia uwaga, gdzie najważniejsze, te uwagi są tu moje najważniejsze. Dostajecie ode mnie taki zbiór, że nie wiem, że na razie rozwój technologii decyduje, jak będzie wyglądała, to niesłychanie ważne te moje uwagi, to jest trzecia czy czwarta, trzecia chyba, decyduje, technologia decyduje jeszcze, jak będzie w przyszłości wyglądał rozwój sztucznej inteligencji. A co jeżeli sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad technologią? Czy nie będzie to koniec ludzkości? Leszek Werest na spotkaniu 7 listopada. 2020. I ostatnia, chyba piąta uwaga, ostatnia uwaga. Nie należy, bo było gadanie za dużo o politykach, o których nie warto nawet tyle mówić. Ostatnia uwaga, głęboka, niesłychanie, nie należy mylić książek, które się bierze w podróż z tymi, które nas w podróż zabierają, a do takich na pewno należy Homo Zodiacus. Czekam na jakąś inną kandydatkę do takiego grona. Dziękuję, tyle. To jest uwaga, koniec sumująca, bo politycy zaginą. Ale ta dobra książka i archetypy literackie Zodiaku przeze mnie powołane do życia jungowskie dopiero zaczną się rozwijać. Dziękuję bardzo. Na tym kończę mój udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu. I ja pozwolę sobie zakończyć. Mam nadzieję, że Państwu nasza rozmowa się bardzo podobała. Chwilami ona gdzieś wybiegała spod kontroli, ale to jest życie. Nieraz i życie, proszę Państwa, niestety nie możemy życia kontrolować, tak jak różnego rodzaju rozmów. Mam nadzieję, że takich rozmów będzie więcej, jeżeli oczywiście będzie się Państwu podobało. A ja jeszcze oddzielnie będę rozmawiała z panem Bronisławem Szydłowskim i z panem Leszkiem Weresem też, bo obaj są skarbnicą niesamowitej wiedzy i mądrości. Ja, proszę Państwa, bardzo lubię, pozwolę sobie tak powiedzieć, że rozmawiać ze starszymi ode mnie, pozwolę sobie nazwać tych panów nawet taką starszyzną, bo naprawdę my powinniśmy się, wielki ukłon w ich kierunku, czy tutaj tych dwóch panów, czy innych osób, które dużo już w życiu przeżyły i od nich się uczyć, jakie wartości są ważne, i co jest w życiu ważne. Mam nadzieję, że ten materiał da Państwu dużo dobrego do przemyśleń i być może
jakąś taką pozytywną energię. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Szanowni Państwo, na pożegnanie jeszcze powiemy. Niesamowity zestaw. Jak je razem byś zestawiła razem to, co ja... Ale szanowni Państwo, jeżeli nie możemy zmienić tego, cośmy daleko już za daleko zaszli i jest to nieodwracalne, to przynajmniej zacznijmy od siebie, od makrokosmosu. Jesteśmy jedną cząstką, składnikiem wielkiej, wielkiej galaktyki. O czym mówi moja modlitwa, kiedyś indziej ją... Tak, na modlitwę musimy się koniecznie umówić, tak. Bo wiele tak. osób prosi o modlitwę. Tak. Nauczmy się, ludzie, modlić swoją duszą, a nie z modlitwy z książeczki. To jest parodia. To jest parodia. Jakżeż ja mogę się uczyć czegoś, co ktoś bezmyślnie na baz grał? Jest takie powiedzenie. Mądry pisze dla zabawy, głupi czyta, bo ciekawy. O. I tym akcentem zakończmy. Miejmy nadzieję, że będziemy sami mądrzy, a jeżeli nawet nie jesteśmy na ten moment doskonali, to z każdym naszym oddechem, z każdym dniem będziemy coraz bardziej rozwijać swój umysł i szanować wartości. I teraz już naprawdę koniec. Do widzenia, do zobaczenia. Na pożegnanie jeszcze Państwu chcę przesłać energię myślenia, samooceny siebie. Nauczcie się, ludzie, myśleć nad sobą. Niech szczęście wasze będzie w waszych duszach. Amen. Amen. Dziękuję.